Cześć, witam Was. Witam w kolejnym moim nagraniu. Tak nagrywanym bardzo na spontanie, ale może kogoś to zainteresować, zwłaszcza użytkowników sprzętu Apple. Jest tak, ponieważ Apple wydał nową wersję iOS-a. iOS 17.4. W tym materiale przedstawię Wam pokrótce najważniejsze tylko zmiany. Na pewno nie wszystkie, tylko te najważniejsze. Mianowicie w iOS, teraz zamknę Wam ten ekran. W iOS 17.4 wprowadzono taką, no, że tak powiem, niemałą rewolucję. Jest tak, ponieważ zaczęli pozwalać na instalację aplikacji z zewnętrznych źródeł, z innych sklepów, ale to żeby teraz nie było, że to ha, teraz pliki APK, tak jak na Androidzie, nie? Będzie można sobie tam na chomiku i poszukać plików, nie wiem, rozszerzenie IPA albo jakieś inne, skopiować na telefon, na iPhone'a i zainstalować. Nie, tu nie o to chodzi. To nie chodzi o takie instalowanie. Tu chodzi o instalację z takich źródeł innych, tak jak od Microsoftu, gry jakieś, nie? Jest taka też firma, która nazywa się MacPaw, czy jakoś. Ona stworzyła taki fajny program na macOS, ponoć bardzo dobry, ale płatny. Nazywa się Clean My Mac. I ona też ma stworzyć taki sklep, nie? No, a z aplikacjami na iOS czy udostępniać właśnie swoje tam programy w inny sposób, bo to chyba o to bardziej chodzi, nie? To nie chodzi o to, że tak jak jest na Androidzie, że po prostu masz, nie wiem, Amazon App Store, tam Google Play, nie? I jakiś tam APK Pure, APK coś to Mirror i jakieś inne źródła, bo to nie o to chodzi. Chodzi o takie stworzenie sklepu przez kogoś, któremu to musi też potwierdzone być, podobne przez Apple'a. I po prostu tak zostało. Tak zostanie udostępnione w inny sposób jakieś oprogramowanie. A jest tak, ponieważ Apple już zostało zmuszone przez UE, przez Unię Europejską, tam przez jakąś komisję. Dlatego po prostu w iOS 17.4 pojawiła się taka możliwość, nie? Dobra. Ja tutaj mam otwartą stronę firmy Apple, tak zwykle. Jak pokazywałem Wam iOS 17.3, to też miałem otwartą stronę na komputerze i czytałem tam nowości, zmiany, sędziowa i próbowałem Wam to omawiać, nie? To tutaj będzie tak samo. Dobra. To uaktualnienie zawiera nowe opcje dotyczące sklepów z aplikacjami, czyli to, co właśnie wspomniałem. Przeglądarek internetu oraz płatności dla mieszkańców UE. Ta wersja obejmuje również nowe emoji, zapisy podcastów w usłudze Apple Podcasts, a także inne funkcje poprawki błędów i uaktualnienia zabezpieczeń dla iPhone'a. I tak, aplikacje w Unii Europejskiej. Mieszkańcy Unii Europejskiej mają teraz dostęp do nowych opcji, które pozwalają na instalować aplikacje z alternatywnych sklepów z aplikacjami. Czyli to, co właśnie wspomniałem. Ale uwaga, to wszystko zależeć będzie od dewelopera danej aplikacji. Instalować przeglądarki internetu z alternatywnymi silnikami. Tak, jak wiadomo, a jeżeli nie wiadomo, to Wam powiem, że przeglądarki internetowe używają tak zwanego silnika, czyli takich bibliotek do wczytywania stron i obsługi stron www i protokołu HTTPS. Google Chrome używa silnika, który nazywa się Chromium. Apple App Store używa silnika, który nazywa się WebKit. Internet Explorer za czasów jeszcze Windowsa XP oraz starszego używał silnika, który nazywał się Trident. A później, jak pojawiło się Edge, to
używa właśnie Chrome, tak jak Google Chrome. Opera używała chyba też jakiegoś własnego silnika. No nieważne. Teraz nie pamiętam. No i tu chodzi o to, że po prostu jak używasz przeglądarki innej niż Safari, to ona będzie mogła używać Chromium na przykład, jeżeli to jest oparte na Chromium. Nie będzie musiała używać WebKit. Czyli to nie będzie taka nakładka na Safari, tylko to już będzie taka własna. Niezależna bardziej przeglądarka, nie jak na Androidzie. Dobrze. Pozwalają te zmiany jeszcze na zarządzanie domyślną przeglądarką internetu przy pierwszym użyciu Safari. Tak, u mnie to się już nie pojawi, jak odpalę pierwszy raz Safari. Proszę. To już normalnie przeglądarka się włączyła. Ale można to sobie... Czekajcie, zamknę, bo tutaj mam jakiś zrzut ekranu. Jak się to już nie pojawia, a coś później zmienisz przeglądarkę domyślną, to wchodzisz do ustawień systemu, szukasz potem zakładki Safari i tu masz opcję domyślna przeglądarka. I tu sobie możesz tą przeglądarkę zmienić. Jak widzicie, ja mam ustawione jako domyślną przeglądarkę Google Chrome. A mam do dyspozycji jeszcze Safari i Microsoft Edge. Także można sobie ustawić. I Google Chrome po prostu działa już teraz na Google Chromium. Na silniku od Google. Dobra. Co dalej? Zarządzać domyślną przeglądarką, tak? Zarządzanie domyślną aplikacją do płatności zbliżeniowych. Tego wam nie pokażę, bo przepraszam za powiadomienie to na komputerze. Mógł być słyszany dźwięk. Zarządzanie domyślną aplikacją do płatności zbliżeniowych, czyli do NFC. Tego wam nie pokażę, bo ja nie mam ani skonfigurowanego Google portfela Google'a, ani po prostu Apple Wallet, czy jakoś nie, czyli po prostu portfela od Apple'a. Ale można w ustawieniach prawdopodobnie po prostu wyszukać sobie płatności i zmienić domyślną usługę oraz protokół płatności zbliżeniowych. Czyli nie jesteś zmuszony do Apple Pay, tylko możesz używać na przykład Google Pay od Google'a, albo PayPal, albo jakiejś innej formy płatności zbliżeniowej, o ile dana forma, dany protokół takową obsługuje. Co dalej? Zarządzanie domyślną aplikacją do płatności, tak? Korzystać można jeszcze z alternatywnych opcji płatności za aplikacje w App Store oraz otoczone plakietką zakupów zewnętrznych. Czyli jeżeli chcesz kupić sobie aplikację albo pobrać aplikację, która oferuje sobie płatności, przepraszam za dźwięk, czyli tak, to chodzi o to, że możesz sobie albo zapłacić za aplikację płatną w App Store, albo po prostu pobrać darmową aplikację, ale jeżeli ona oferuje jakieś dodatkowe płatne treści, to możesz zapłacić inną metodą płatności niż Apple Pay. Czyli słowem, iOS się bardziej otwiera. Dobra, dostępność niektórych opcji zależy od obsługi przez dewelopera. Czyli to, co właśnie powiedziałem na początku. Czy to dana aplikacja, czy usługa musi daną obsługę zewnętrznych tam płatności w inny sposób niż Apple Pay wesprzeć, nie? Musi to zostać dodane. Mam nadzieję, że rozumiecie. Dobra, co jeszcze? Emoji. Klawiatura emoji zawiera nowe emoji przedstawiające brązowy grzyb, feniksa, limonkę, zerwane kłańcuch oraz potrząsanie głową. Czyli po prostu, jeżeli sobie piszesz coś, jakiegoś czatu używasz z Apple, tak to się nazywa, nie FaceTime, tylko iMessage, albo po prostu Messengera, nie?
to możesz sobie użyć nowych emocji. Włączyłem notatkę, notatnik i tu po prostu macie możliwość pisania i dodawania nowych emotikonów. Ja tych emotikonów nie pokażę wam, bo po prostu nie będę ich teraz szukał. Tych emoji jest, wiem, może ze 200. Ja polecam wam też fajny film od innego youtubera, Mateusza Krawczyka, swoją drogą pozdrawiam, jeżeli trafił na mój film, to on tam pokazał tam te emotikony, bo on wiedział, jak, gdzie one są, nie? Bo on używa na co dzień iPhone'a jako głównego telefonu, tej iPhone'a, nie? Dobra, to już musicie sobie pogrzebać. Bo ja po drugie też nie używam emotikonów za bardzo, nie? Dobra. Dodano 18 emoji przedstawiających osoby i całe postaci odwróconych w przeciwną stronę. Aha, czyli po prostu głowy, nie? Są odwrócone tyłem do nas. O, dobra, co dalej? Apple Podcast. Zapisy odcinków w języku angielskim, hiszpańskim, francuskim oraz niemieckim pozwalają śledzić tekst wyróżniony w miarę odtwarzania odcinka. O, tu chodzi o aplikację Apple, podcasty Apple. Ja to tutaj mam. Proszę. Tych podcastów nie subskrybuję, nie? Dlatego wam nie pokażę w praktyce, jak to wygląda. Bo ja tą aplikację musiałbym tutaj sobie skonfigurować, nie? Zasubskrybować podcast, ale wyjaśnię, o co chodzi z tym śledzeniem tekstu. To jest naprawdę super sprawa, bo możesz sobie po tekście, jaki tam padł, wyszukać z klawiatury. Czyli po prostu załóżmy, że tam padło jakieś hasło, które zapamiętałeś, ale chcesz wrócić, albo musisz wrócić do tego momentu, w którym to padło, to nie robisz tak, że szukasz, gdzie tam, nie wiem, 8 minuta, tam 15, 23 minuta, 13 sekund, tam 11 minuta, 33 sekundy i teraz tak latasz lewo, prawo, szukasz tego, nie? Tylko możesz sobie włączyć tak zwaną transkrypcję, czy jakoś tak, transkrypcję. To pozwala na tak jakby zrozumienie przez telefon tego, co jest wymawiane i po prostu przedstawić ci tekst. I teraz ten tekst będziesz mógł wyszukać klawiaturą. Tak jakbyś, nie wiem, dokument jakiś miał tekstowy. To też jest naprawdę super, tylko wadą jest to dla nas Polaków, że podcast nie wspiera języka polskiego, nie? Dziękuję, przepraszam was za te powiadomienia, no ale że też ten telefon trzeba być wyciszony. Dobra. Dobra. Użytkownicy mogą czytać cały tekst odcinków, wyszukiwać w nim wyrazy i frazy oraz stukać w niego w celu przejścia w wybrane miejsce podcastu, a także korzystać z funkcji dostępności takich jak wielkość tekstu, zwiększanie kontrastu oraz voiceover, czyli właśnie ta cała transkrypcja. Dobra. To uaktualnienie zawiera następujące udoskonalenie i poprawki błędów. Czy już pozostały tylko te całe bugi. Na koniec. Funkcja rozpoznawania muzyki wbudowana w iOS pozwala dodawać utwory do playlist Apple Music i Apple Music Classical. Do playlist bibliotece Apple Music oraz Apple Music Classical, tak? Znowu nie pokażę wam tego, gdyż ja nie używam Apple Music, tylko Spotify'a, nie? No, także tyle co macie. Funkcja ochrony skradzionego urządzenia obsługuje podwyższony poziom bezpieczeństwa.
dowolnym miejscu. Tak. Czyli po prostu naprawione jakieś błędy w funkcji ukradzionego urządzenia. Ja chyba też tam pokazywałem to w osobnym materiale, jak omawiałem Find My iPhone. Nie, to był taki tryb utraty, czy jakoś. No. Ale to chodzi, a może nie, a może to wyszukamy w ustawieniach. Ochrona skradzionego urządzenia. Kod. Aha, kod muszę wprowadzić. Możliwe, że będzie czarny obraz. Ale spokojnie, bo tego nie widać na wideo. Spoko. O, i to sobie możecie skonfigurować, nie? Czekajcie, muszę wstrzymać na chwilę. No, nie znajdę to wam i wyjaśnię, o co chodzi. No, no i tu mamy tą opcję, nie? Ochrona skradzionego urządzenia. Ja to mam aktywne. No, ty to po prostu, jak ktoś ci ukradnie iPhone'a, to po prostu będziesz mógł sobie namierzyć tego iOS'a, nie? I go wymazać zdalnie. No, to jest to, co o tym mówiłem przed chwilą, że robiłem o tym materiał, nie? O tym Find My iPhone. No, to jest to. To takie zabezpieczenie. Dobra. Co jeszcze? Funkcja ochrony skradzionego urządzenia, tak? Funkcja ochrony, tak. Informacje o kondycji baterii w ustawieniach na iPhone 15 i 15 Pro obejmują licznik cykli. Tak, bo teraz możesz sobie w ustawieniach tam baterii, jak masz iPhone'a 15, 15 Pro i 15 Pro Max, tutaj jak będziesz do ustawień systemu, bateria i to po prostu będziesz miał liczbę cykli, czyli po prostu ilości rozładowań i naładowań. Ale to jest dostępne w iPhone'ie 15, 15 Pro i 15 Pro Max. Dobra, rozwiązany problem powodujący wyświetlanie pustych obrazków, kontaktów, aplikacji Znajdź. No, to taki po prostu zwykły bug. Powiedzmy, ja zdjęć kontaktów z tej usłudze Find My, czy ten Find, by były puste białe kwadraciki. Dobra. Rozwiązany problem z wyniku, którego podczas wysyłania wiadomości do grupy, czyli czat grupowy, przez użytkowników funkcji Dual SIM, czyli jak miałeś dwie karty SIM włożone, ich numer telefonu był zmieniany z podstawowego na dodatkowy i był widoczny dla członków, czyli dla innych członków grupy. No, mam nadzieję, że rozumiesz, nie? Mogłeś nieświadomie udostępnić numer telefonu. No. I tu jest na końcu napisane, że część funkcji może być dostępna we wszystkich regionach lub na wszystkich urządzeniach. Nie, może nie być dostępna. O, tak, przepraszam. Apple informuje o tym na temat zawartości uaktualnienia Apple związanej z zabezpieczeniami. Można znaleźć pod adresem. No i tu jest link, nie jeszcze do dodatkowych informacji, ale my się nimi już zajmować nie będziemy. Mam nadzieję, że tam się podobało. Będę się z wami powoli żegnał. Taki krótki film nagramy całkowicie na spontanie, bez specjalnego przygotowania. Nie, bo nie miałem za bardzo co robić. Na pewno wszystkich nowości wam w taki sposób praktyczny nie pokazałem, bo albo nie mogłem, gdyż nie miałem obsługiwanego urządzenia. Ja dysponuję tylko iPhone'em 10S z 2017 roku chyba, a 18. Albo nie mogłem po prostu w praktyczny sposób pokazać wam niektórych nowości z powodu tego, iż na przykład Apple Podcast nie korzystam. Albo, no, albo nie mogłem, bo nie mam na przykład do tego portfela, nie? Nie mam nadanej karty, albo po trzecie tego pokazywać nie wolno.
na YouTube, nie? Więc to musi, taka teoria w niektórych przypadkach musi wam wystarczyć. Ale jak to mówią, lepsze rzecz niż nic. Piszcie w komentarzu, czy wam taki coś odpowiada. A ja się z wami żegnam. Do zobaczenia. Wszystko nie mówił, ta wystrzykła. Publikacja filmu prawdopodobnie będzie 8 marca. Gdyż ja to nagrywam koło 17. Ja już mogę to nie zdążyć tego wysłać, nie? Dobra, cześć. Trzymajcie się. Ja wam jeszcze dam linka do takiego fajnego filmu od Mateusza Kaszczyka. On tam też pokazał właśnie wam na tamtym materiale te całe podcasty, tam transkrypcje, nie? Jak tam ten iOS rozumie ten podcast i dzięki temu tam można wyszukać. Tam pokazał wam tam jeszcze ten cały te emotikony nowe, tam by były nazwy ekranu na wideo jego, nie? Także sobie tam znajdziecie. Wspomniał jeszcze o więcej o tych sklepach, z których można pobierać aplikacje, od innych producentów, od twórców aplikacji bardziej, nie? Tak to należy interpretować. A nie, że będzie można teraz pobierać tam, nie wiem, z internetu pliki instalacyjne i wgrywać, nie tak jak na Androidzie. Tak to nie będzie raczej wcale, nigdy. No, bo niektóre osoby to tak odebrały. Ja wiem, bo czytałem na grupie takiej elkowskiej, sadownicy, prowadzona właśnie przez tego Mateusza Kaszczyka. Dobra, cześć. Taki jeszcze update, bo chcę wam powiedzieć, iż na jakich urządzeniach ten iOS 17.4 jest dostępny. Od iPhone'a 10 w górę. Czyli od iPhone'a 10S, 10, 10R, 10, nie będę plus, jeszcze był jakiś tam Pro. No, od 10 generacji do w górę, nie? Do nowszej edycji iPhone'a. No, słyszałem też ponoć, że iOS 18 ma być też dostępny od iPhone'a 10. Ale to taka troszkę, no tak krąży taka informacja w internecie. Ona nie została jeszcze potwierdzona przez Cupertino, nie? Dobra, także to tyle jeszcze. Taka informacja na koniec. Linka dostaniecie do tego change logo na tej strony Apple'a. Uaktualnienia systemu iOS 17. Będziecie sobie mogli poczytać, nie? Dobra. Teraz już naprawdę koniec. Trzymajcie się. Siemka.